Halo, halo! Witamy Was bardzo serdecznie i dzisiaj zabieramy Bohcieciu w wycieczkę tuk-tukiem, także wskakujcie do nas. To gdzie nas zabieracie dzisiaj? Wokół Zatoki Kotorskiej, taki jest najwęższy odcinek, gdzie bardzo ciężko się jedzie z samochodem, więc jak się jedzie tą stroną, to ciężko jest podziwiać ten piękny krajobraz dookoła, bo się skupiamy mocno na kierowaniu autem, a przy tuk-tukach mamy możliwość, że możemy podziwiać z każdej możliwej strony, czuć te wszystkie piękne zapachy, dźwięki, więc to jest najlepszy odcinek właśnie, żeby wybrać się tuk-tukiem z tej strony Zatoki Kotorskiej. Podczas naszej wycieczki tuk-tukami mamy kilka przystanków, żeby zrobić na przykład zdjęcie albo żeby posłuchać historii związanej z tym budynkiem, który nazywa się Tri Sorelle. Jest związana z nim legenda o trzech siostrach, które były zakochane w tym samym marynarzu. Jak marynarz wypłynął w podróż, no to siostry czekały. Jak pierwsza umarła siostra, to zostało zamurowane okno. Jak kolejna umarła, to również zostało zamurowane okno. A jak już trzecia umarła, to nie było komu zamurować. No i oczywiście siostry czekały, marynarz nie wrócił i nie było happy endu w tej historii. Jak to w legendach niektórych. A co my tu właściwie robimy poza jeżdżeniem elektrycznymi tuk-tukami nad Zatoką Kotorską? Powiecie, no oczywiście, jesteście na wycieczce. Tak i nie. Chwala.pl poprosili nas, żebyśmy odbyli z nimi pierwszą taką wycieczkę, taką testową, właśnie tutaj po Zatoce Kotorskiej, ponieważ wcześniej, przed pandemią, te wycieczki były organizowane dla rejsów, czyli przypływał wielki okręt, wylewało się z niego multum ludzi i brali te tuk-tuki. Teraz podejście Czarnogóry, jeśli chodzi o turystykę, idzie bardziej w formę indywidualną. No i fajnie jest to zrobić, bo nasze umiejętności filmowe i to, że mamy tą firmę filmową, naprawdę się przydają, bo mamy przyjemność przyjechać się, zrobić materiał, nagrać vloga dla Was, a jeszcze zrobimy jakąś może fajną promocyjną reklamę, która pomoże im rozbujać ten biznes w tym, że jakże no, dupnym czasie, no bądźmy szczerze, no pandemia wszystko zaorała, każdy musi się teraz podnieść z kolan. A my się cieszymy, że możemy pomóc takim fajnym ludziom odbudować biznes. Ten kościół katolicki pod wezwaniem Bogu Rodzicy, ze względu na to, że to jest największy kościół w Czarnogórze, ale też w całym tym regionie. I to, co jest ciekawe, że w Czarnogórze jest główną religią prawosławie, a dwa takie najważniejsze kościoły, czyli ten w Pryczaniu i w Peraście, ten z niebieską kopułą, no to są kościoły katolickie. On nie zawsze jest otwarty, więc wyjątkowo mieliśmy okazję zobaczyć go w środku. No i kilka takich ważnych, fajnych elementów tam można znaleźć. Także... I ogromne te musze, które nazywają się Aspersorium. Tak. Specjalista od wiedzy kościelnej. Team chwala w pełnej krasie. No i Ewelina, która nam ucieka. Ewelina, tutaj ogaryna hotele, czy jak przyjedziecie, to apartamenty tutaj ja mamy. Ja zapewniam Wam nocleg, a chwala.pl rozrywkę. Uzupełniają się po prostu genialnie. No tak, wiadomo, nocleg powiązany z kościołem, czyli te poważne rzeczy, słuchajcie, święte rzeczy. Tylko świętych przyjmujemy. Ale słuchajcie, jeszcze czyli jak chcielibyście nocleg na plebanii, to walicie do Eweliny. Tutaj trzeba nadrobić Instagramy. Teraz ciśniemy na 3 Instagramy. W ogóle zapraszam Was na Instagrama. U nas zdecydowanie więcej dzieje się na Instagramie niż na Facebooku. Powiem Wam, że Facebookiem jesteśmy mocno zawiedzeni. 95% osób nie dostaje naszych wiadomości. Jesteśmy dalej w miejscowości Pryczań. Jest tutaj kościół katolicki z świętego Mikołaja i kompleks z zakonem, który został odrestaurowany. Kosztowało to 1 000 000 euro i powstało interaktywne muzeum, w którym będziemy pierwszy raz, więc zobaczymy, na ile to może być atrakcyjne i na ile możemy w ogóle to dołączyć do naszej wycieczki. Oczywiście fajnie by było skorzystać z takiego pomysłu, bo wtedy zawsze wspieramy lokalną społeczność i lokalne atrakcje, ale przyjdziecie z nami pierwszy raz, więc będziecie mogli też ocenić, czy Wam się podoba. Throughout medieval times, these are mostly for civil use. So we have a rope making machine, we have a small house mill. So that's the idea, not just to show you. It was hard being a woman in medieval ages. try. No, it's so difficult. No, what can we try to push it?
kochanka, którą zmieniła Natalia. Znajduje się w tym oto pojemniczku. I słuchajcie, 8 razy i macie mąkę gotową. Współczuję kobietom, które żyły w tamtym czasie. Pan tutaj nam pokazuje, jak się kiedyś wyrabiało sznury, aż się tam dymi i kurzy. The tension is good enough. I'm releasing my grip and on this side rope is twisting. Pamiętacie taką scenę z epoki lodowcowej, kiedy próbowano rozpalić ognisko w deszczu? It's a 5 o'clock tea. Would you like a sugar? Please. Some sugar. Hand is most important part of the body. Just after your legs. Natalia się szykuje na naszą kłótnię. To mnie czeka. Słuchajcie. Także, kochanie, nie podskakuj. W mrożonej pizzy, jak żona wraca z podróży. No, widzicie, w ramach naszej pracy możemy pomachać mieczem. It's much easier to do something like this than to cut. Pełna zbroja waży około 30 kg, co podobno i tak jest mniej niż wyposażenie, które dzisiaj żołnierze noszą ze sobą na plecach. Tutaj jak zostało nam wytłumaczone, przynajmniej w tym przypadku z takich zbroi, no to ta waga się roznosiła na całym ciele, tak? A dzisiejsi żołnierze noszą to wszystko na plecach, więc w teorii mniej wygodnie. I tak moim ulubionym przedmiotem tutaj są te oto rękawice. Dobra, pokażę wam inne, może te. Są mega ciężkie, a podobno jeszcze pod spodem nosiło się do tego skórzaną rękawicę, żeby dodatkowo chroniła i ocieplała dłonie. A tu jeszcze ciekawostka. Kiedyś miecze nie miały w ogóle żadnego, takie były proste bardziej, nie miały żadnej ochrony dookoła dłoni, a potem, słuchajcie, ewolucja i zaczęli dodawać takie koszyczki chroniące dłoń przed atakiem napastnika. To myślałam, że dzisiaj będzie taki, wiecie, celebrycki wypad, przejażdżka tuk-tukami, piękne widoki, selfiki i tak dalej. A tu się okazało, że wpadliśmy do takiego muzeum, które jest dopiero od miesiąca otwarte, jest mega interaktywne i można tutaj zobaczyć bardzo wiele rzeczy. Mieliśmy już mąkę, wyrabialiśmy linę, a ja przed chwilą przymierzałam rękawice ze zbroi, które kiedyś były używane przez rycerzy. Także kurczę, tyle zaskoczeń na jednej wycieczce tuk-tukami. Fajne jest to miejsce, w sensie normalnie byśmy chyba sami tutaj nie weszli. Powiem szczerze, że gdzieś tam te rycerskie rzeczy, nie do końca to jest nasz klimat, bardziej natura. Ale muszę przyznać, że tutaj ludzie bardzo fajnie to opowiadają. Nie, jakby to ująć, nie odwalają swojej historii, czyli macie, wiesz, wyklepane na blachę opowieść o tym miejscu, trzeba odwalić, poszli. To jest właśnie chyba taki ogromny plus tego, że my dopiero po pandemicznym sezonie rozpoczynamy sezon turystyczny z Jędrzejem i Natalią i jest po prostu ta przyjemność budowania tej wycieczki daje właśnie nam takie benefity, że możemy wejść do takich rzeczy i poczuć się trochę jak VIP-y. Jednym z takich ogromnych atutów podróżowania samochodem jest na przykład to, że Natalia wygląda jak elegancka kobieta i bardzo to docenia. Także to jest ogromny plus, bo może mieć kieckę i ja też mogę sobie zabrać. Kiedy po chciciowym blogu już będziecie decydowali, że chcecie wakacje spędzić w Czarnogórze, to pamiętajcie, że języki są dosyć podobne. Także mamy sporo wspólnych wyrazów. W restauracji bardzo łatwo się możemy porozumieć. Liczebniki czy potrawy są tak samo w czarnogórskie po polsku. Piwo to piwo, wino to wino, kawa to kawa. Więc jeżeli chodzi o picie, to już w picie w ogóle wszystko bardzo, bardzo proste. Podobnie jeżeli chodzi o liczebniki. W wielu miejscach mówią po angielsku, w restauracjach, kawiarniach,
Natomiast jak chcemy trochę nawet zabłysnąć w swoją znajomością czarnogórskiego czy serbskiego, to takie słowa najbardziej przydatne dla nas gdzieś w restauracjach, no to jest oczywiście podczas wejścia dzień dobry, czyli dobar dan. Natomiast jeżeli idziemy na kawę, jest to do godziny 10 rano, wtedy już mówimy dobro jutro. Więc to jest taka różnica między polskim a czarnogórskim. Wieczorem, jak wchodzimy, mówimy dobry wieczór, czyli dobro wecze. Rachunek jest raczun, więc też łatwo zapamiętać. Wystarczy powiedzieć raczun molim, czyli poproszę rachunek i już kelner śpieszy, żeby od nas pieniądze przyjąć. Ale też uwaga, no bo jest wiele słów, które są bardzo zbliżone, jeżeli chodzi o wymowę, ale znaczą zupełnie coś innego. Na przykład takie ze słowem dziękuję. Dziękuję po serbsku, po czarnogórsku to chwala. Tak jak nazwa naszego bloga, chwala, czyli dziękuję.pl. Tak naprawdę się nazywamy w języku lokalnym. Do widzenia, może być do widzenia. Nie ma żadnego problemu, to takie oficjalne pożegnanie. No a na przykład z takich rzeczy, które brzmią już zupełnie tak samo. Na przykład mamy takie lody o smaku jagodowym. Jagoda to po czarnogórsku truskawka. Z takich już rzeczy mocno damsko-męskich, jak mówi się o kobiecie w Czarnogórze, że jest wredną kobietą. Wredna znaczy uzdolniona, pracowita. No a po polsku wredna znaczy zupełnie przeciwieństwo takiej kobiety. Kobieta trudna, jeżeli jest w Czarnogórze, znaczy, że jest kobietą, która jest w ciąży w tej chwili. Wiem, że kobiety w ciąży bywają trudne, więc tutaj akurat ma to sens, tak powiem. No i też słowo często używane w Serbii, w Chorwacji w sumie też, w Czarnogórze. Słowo, które brzmi frajer. Mianem frajera na to miano zasługuje ten pan, który jest takim przystojnym chłopakiem, miłym, takim fajnym ciachem, więc wtedy mówi się o nim na całych Bałkanach, że jest po prostu frajerem. Więc jak ktoś usłyszy frajer za sobą, to nie znaczy, że to jest coś złego, tylko właśnie wręcz przeciwnie, bardzo słowo dobre, pozytywne dla faceta. No i wtedy bardziej się panie muszą martwić, że jakaś kobieta nazwała mężczyznę frajerem. Że Jędrzej tu się fajnie rozgadał, ale jako kierowca możecie popełnić jeszcze jeden bardzo duży błąd. Jak chodzimy, że prawo, to znaczy, że musisz prosto. A jak skręcasz w prawo, to wtedy jest desno. Aha. Boże, to jest nowa część, której jeszcze nie było. Tak robię. Tak się ekscytuje Jędrzej, nasz przewodnik, ponieważ bijamy właśnie na część, której nie było w poprzednich wycieczkach. Przecieramy szlaki. Tak, jak zobaczycie, jak pewnie Natalia nagrywa pierwszym tuk-tuk, to jest o mój Boże, 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 tego jeszcze nie było. Tak jest na pewno. Ej, to jest fajne, bo ludzie ekscytują się z tobą. Nawet, że to są przewodnicy, którzy znają ten kraj od lat, też się cieszą z czegoś nowego. Tak, a tak po mojemu, to po prostu tu jeszcze nie byliśmy faktycznie. Ja też jestem podekscytowany, tylko że w środku, nie na zewnątrz. A Natalia jest na zewnątrz podekscytowana na pewno. Jeżeli możecie jeszcze zobaczyć w trakcie tej wyprawy, na przykład takie zabytki Jugosławii i dawnych lat 80., 90., ale co też jeszcze możecie zobaczyć, i zaraz podpytam Jędrzeja, to jak bardzo Czarnogóra odbudowuje się, rozwija coś, co my mamy za sobą. I macie tu auta z roku 2021, ale budynki dopiero takie porządne się stawiają. Popraw mnie, jak się mylę. Nie, nie, dobrze mówisz. I faktycznie kiedyś było tak w czasach Jugosławii, że to my przyjeżdżaliśmy do Jugosławii na zakupy czy na wakacje, bo byli bardziej, no, że tak powiem, gospodarczo rozwinięci niż Polska. No teraz trochę odwrotnie. Po wojnie w latach 90. to Polska poszła do przodu, a oni zostali w miejscu, albo nawet jest taki mały regres. No i dopiero od 2006 roku, od kiedy Czarnogóra jest już zupełnie niepodległa, bo się chodziło od Serbii, no to faktycznie jest ten rozwój bardzo duży. Także budują się hotele, budują się apartamenty, budują się drogi. Mnóstwo rzeczy gdzieś faktycznie się zmieniło od tego 2006 roku. A teraz muszę wam coś pokazać. Słuchajcie, natura w Czarnogórze. Proszę bardzo, trzeba uważać, bo tutaj takie maluchy przebiegają drogę. Dawaj, Jerzy! Przyjeżdżając
Czarnogóry teraz w 2001, 2002, 2003 roku, kiedy Czarnogóra szykuje się do tego, żeby być w Unii, krajem unijnym. Owszem, jest tutaj euro i widzicie dużo flag unijnych, natomiast Czarnogóra ile? 2024? 24, 25, takie są plany. A jak myślisz, są przygotowani? Dadzą radę? No, mam jeszcze 4 lata, 3 lata, żeby się przygotować. Myślę, że mentalnie tak, a jeżeli chodzi o różne takie rzeczy biurokratyczne, no to wydaje mi się, że to się może nie zmienić. Że tak jak wszystko się powoli toczy w Czarnogórze, to się będzie dalej toczyć wolniej, ale myślę, że przygotowani mentalnie są. Jeśli chodzi o infrastrukturę, no to wydaje mi się, że też jest coraz lepiej. Więc myślę, że są lepiej przygotowani niż jeden kraj, który już w Unii jest, moim zdaniem. Przyjechaliśmy do miasteczka, które ma jednego mieszkańca. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, a my bardzo lubimy zapraszać do nas znajomych i rodzinę i zawsze wybieramy jakieś nowe miejsce, żebyśmy mogli też na nowo coś odkryć w Czarnogórze i żebyśmy mieli taki, wiecie, powiew świeżości, ekscytacji, więc zawsze cieszymy się, jeżeli możemy coś odkryć. Czasami to nie jest coś niesamowitego, może to są takie małe rzeczy, czasami może nie jest to tam coś, co dołączamy do programu wycieczki, ale zawsze lubimy mieć to, taką odrobinkę nowości. Teraz jesteśmy w lokalizacji, która nadaje się jak najbardziej do mojej dzisiejszej stylówki a la postrzelona celebrytka. Widoczki. Jesteśmy koło kościoła, niedaleko cmentarza. Widoczki są piękne. I tam znajduje się w tle Porto Montenegro, jeżeli dobrze pamiętam, z bogatymi jachtami. Także pójdę tam sobie poszukać nowego męża, bo ten właśnie zaraz będzie spadał tutaj. No co ty?